Razem z dziećmi postanowiliśmy wziąć udział w akcji przeciwdziałanie przemocy przeciwko zwierząt. W domu mamy dwa koty i koszatniczkę, psa niestety nie możemy mieć, więc chociaż tak mogliśmy pomóc. Tutaj właśnie moje dzieci sobie dwa pieski wybrały, można sobie obejrzeć. Jeden jest młodszy, drugi starszy, niestety psy prowadzą dzieci, a nie dzieci psy. Ale jest przynajmniej wesoło. Tylko zabawką na chwilę. Biorąc to swój dar zwierzę, bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Zwierzę nie może nam się znudzić, nie może być niechciane, kiedy zaczyna chorować. Powinniśmy zająć się naszym zwierzakiem, tak jak członkiem rodziny. Nie tylko starszy, bo też również zwierzę za dokonanie zasługują. Bardzo lubię psy, dlatego wziąłem udział w marszu, chcę im pomagać i tym prawdopodobnie chciałbym wziąć psa do domu. Mhm, ze schroniska właśnie rozumiem, przyjaciela. A dlaczego lubisz psy? Na czym polega ta twoja miłość do zwierząt? Są ładne, szybkie i to jest podobno to jest najlepszy przyjaciel człowieka. Jasne. A będziesz się też angażował w jakieś inne akcje TOZ-u? Tu już masz kamizelkę, należysz do towarzystwa, więc pewnie też chcesz w jakiś sposób właśnie tutaj działać społecznie. Tak. I co będziesz robił tutaj w ramach tej organizacji? No, nie wiem, koce przynosił różne jedzenie. Są karmię też psy, często je prowadzą jak najczęściej. Daj im dom! Daj im dom! Daj im dom! Daj im dom! Zwierzęta czują! Zwierzęta czują! Szanujmy zwierzęta! Szanujmy zwierzęta! Nie porzucaj! Nie porzucaj! Nie porzucaj! No, czyli chodzisz tam do schroniska też i w tych wszystkich akcjach tam na miejscu pomagasz? I jak tam oceniasz warunki? Jak te psy tam żyją w tym schronisku? Nie za dobrze. Co tam jest nie tak w takim razie? Mają twarde łóżka i jest to... I ogólnie mają zimno. Koty są zwierzętami wolno żyjącymi, ale te, które miały kiedyś dom i znowu wylądowały na ulicy, mają status kota bez pańskiego. One też czekają w schronisku. A to jest mój kota! Zobaczmy koty wolno żyjące. To czemu nie jest? Jest to nie zabawka! Zwierzę nie jest rzeczą! Zwierzę nie jest rzeczą! Nie kupuj, adoptuj! Nie kupuj, adoptuj! Szanujmy zwierzęta! Szanujmy zwierzęta! Koszenie odbyło już drugi marsz przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt. Maszerowaliśmy ulicami naszego miasta, żeby pokazać, że sprzeciwiamy się okrucieństwu, jakie ludzie stosują właśnie w stosunku do takich, jak na przykład tych piesków. W schronisku każdego dnia przybywa kilka, bądź nawet jedna sztuka pieska porzuconego. Nie porzucajmy, przyjmujmy, nie kupujmy, adoptujmy i wspierajmy te zwierzynki, żeby mogły godnie żyć.